Witamy w telewizji, w Lepnetowej, ponownie redaktor Siurek, redaktora Łodyżko nie ma, bo się myje, ale jest z nami. Redaktor Krzaczasty, witam was serdecznie i od razu z bomby chciałem zaprezentować klip trójmiejskiej grupy Rad, która lepi billboard. Zrobiła to już 3 lata temu dla serwisu Indie Media Polska. My to wydłubaliśmy z nie naszych archiwów, natomiast liściaste, a dlaczego właśnie teraz to robimy? Dlatego, że zima jest słaba, a 3 lata temu zima była dużo, dużo lepsza. Fantastycznie, natomiast my zapraszamy was tym bardziej na klip oraz zapraszamy was za tydzień na to, co się będzie działo. Tak, przysyłajcie nam swoje materiały, bo my za was tego robić nie będziemy. O nie, 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 dlatego ciao. Walczesławie, jak długo wiszą wasze billboardy? Wszystko zależy od miejsca, gdzie kleimy. Jeśli wybieramy billboardy, które są rzadziej użytkowane, nasze prace utrzymują się dłużej. Nawet do miesiąca, no, czasami dłużej. Jeśli kleimy w miejscach, w których ekspozycja jest często zmieniana, wtedy jest to kilka dni, czasami krócej. Dlatego staramy się wybierać billboardy, które są rzadziej użytkowane. Wtedy nasze prace są dłużej widoczne. Na koniec, jeśli wy chcielibyście robić plakaty, MCT pokaże wam, jak robić klej.